Cześć, dzisiaj taka szybka porada, co zrobić, kiedy wasz komputer z Windowsem 10 nie chce się za żadne skarby wyłączyć. Nawet po kliknięciu Power czy po wybraniu wyłącz, uruchom ponownie, on nie reaguje. Pomogło to u mnie, mam nadzieję, że ten sposób pomoże też u was. Zapraszam. No to szybciutko, albo przechodzimy sobie tutaj do ustawień komputera i wybieramy system i tutaj zasilanie i uśpienie, lub też naciskamy na klawiaturze klawisze Windows i X, otwiera nam się tutaj okienko i wybieramy opcję zasilania. Otwiera nam się to samo i teraz co dalej? Tu po prawej stronie wybieramy dodatkowe ustawienia zasilania. Klikamy to. Otwiera nam się dodatkowe okno. Stąd teraz wybieramy tutaj wybierz działanie przycisków zasilania. Klikamy to. I teraz dalej. Zobaczcie, mamy już tutaj menu. Winą jest właśnie to włącz szybkie uruchamianie. Klikamy sobie teraz zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. Po kliknięciu tego pojawia nam się możliwość już edycji i wyłączania tych opcji, które są właśnie tutaj. I odznaczamy to. Odznaczcie też hibernację, jeżeli będziecie ją mieli. Klikamy zapisz zmiany i tak naprawdę to wszystko. U mnie to pomogło, mam nadzieję, że pomoże też i u was. Liczę na to, że klikniecie subskrypcję, klikniecie lajka, dzwoneczek i wszystko to, co tylko tam można kliknąć. To mi bardzo pomaga w prowadzeniu kanału. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, hej, cześć.